organizujemy dzisiaj ćwiczenia związane z realizacją procedur bezpieczeństwa w spółce Eurotrans, która jest przewoźnikiem kolejowym, oraz Cargotor, zarządcą infrastruktury. Są to łączone ćwiczenia. No oczywiście w celu zapewnienia bezpieczeństwa realizacji przewozów towarowych, które realizujemy. Generalnie instynizacja dotyczy transportu materiału przewozów przesyłek niebezpiecznych, TWR-ów na przejściu granicznym w Małaszewiczach, tak, w rejonie właściwie przeładunkowym Małaszewicze. Instynizacja przewiduje dokonanie sabotażu na przesyłkach niebezpiecznych przez obywatela obcego państwa, który okazuje swoje niezadowolenie z handlu prowadzonego z byłymi krajami ze wschodu, z Rosji. Generalnie chodzi o towary rosyjskie, chodzi o wojnę z Ukrainą. Generalnie ten kontekst jest analizowany. W ćwiczeniach biorą udział poza pracownikami spółki Eurotrans oraz Cargotor biorą udział służby, tak jak Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Służba Ochrony Kolei, Agencja Ochrony Leftrans, czyli wszystkie służby zaangażowane tutaj w rejonie Małaszewicz, bezpieczeństwo, no, przewozów, tak, tego obszaru.